No, to jest ogromna tragedia dla uczciwego człowieka. Widzieć, jak Krzysztof Wyszkowski, no postać praktycznie kryształowa. To jest człowiek, który aż przesadził w takim, no jakimś, nie wiem jak to, takim ubóstwie, że on absolutnie, pomimo że jest ikoną tych walk o wyzwolenie Polski, tak jak ci wyklęci 20-30 lat wcześniej, to nigdy żadnego profitu praktycznie z tego nie wziął. Mieszka w jakimś małym mieszkaniu, opiekuje się, zdaje się, jeszcze chorym ojcem, już nie pamiętam. Ciągle w jakichś tarapatach finansowych. Człowiek legenda, człowiek kryształowy, człowiek bohater. I czego doczekał się w tej tak zwanej trzeciej RP? Wizyt łopu, prokuratury, wielu godzin nękania w sądach. Ja widziałem, jak mu się prawie że łamał głos, kiedy on mówi, że on mnie chce zniszczyć materialnie, bo zaraz mi naogłasza w tych wszystkich drogich stacjach, to będzie setki tysięcy złotych kosztowało, a potem mi komornik trzeciej RP, pisowskiej RP, wejdzie na hipotekę mieszkania, wypędzą mnie z mieszkania i tak dalej, i tak dalej. On mówi łamiącym się głosem i on dedykuje ten swój los temu zdrajcy. Zdrajcy! Po trzykroć zdrajcy! Zobacz, coś zrobił. Mendo jedna. Krzysztof Wyszkowski zadedykował orzeczenie sądu Andrzejowi Dudzie jako materiał do przemyśleń na kolejne spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w sprawie reformy sądownictwa. No i moi drodzy, tu pan Wyszkowski słusznie zauważa, że sąd Rzeczpospolitej zmusza go do kłamstwa. To jest katastrofa. To jest państwo na wspak.